Szczepionka na COVID dopuszczona awaryjnie dla młodszych dzieci USA. Pięciolatki dostaną szczepionkę na COVID-19. Jest decyzja zatwierdzająca. Awaryjne stosowanie szczepionki przeciwko COVID-19 firm Pfizer i BioNTech u dzieci w wieku od 5 do 11 lat zatwierdziła w piątek znak zapytania amerykańska Agencja Żywności i Leków FDA. To pierwsza szczepionka przeciw koronawirusowi, która będzie dostępna dla dzieci w USA. We wtorek komisja ekspercka w TA zdecydowaną większością głosów poparła wprowadzenie do obiegu szczepionki dla dzieci. Opinia komisji nie jest wiążącą dla agencji, ale ostateczna decyzja jest zazwyczaj zbieżna ze zdaniem ekspertów. We wtorek 2 listopada ma się zebrać Komitet Doradczy Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC, który ustali dokładne zalecenia dotyczące podawania preparatu u tej grupy wiekowej wkrótce po tym można się spodziewać decyzji dyrektor CDC, która ostatecznie pozwoli na stosowanie szczepionki u dzieci. WTA w swoim komunikacie podkreśliła, że wszystkie dostępne dowody naukowe wskazują na to, że znane i możliwe korzyści ze stosowania szczepionki u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają znane i potencjalne zagrożenia. Wirus RSV nie odpuszcza. Jeśli dziecko nie trafi do szpitala, umrze. Jak ogłosili producenci szczepionki, badania kliniczne udowodniły 90,7% skuteczność preparatów w zapobieganiu rozwinięcia się COVID-19 u dzieci w tej grupie wiekowej. Nie zaobserwowano również poważnych efektów ubocznych. W USA szczepionka Pfizera bionteku może być już podawana osobom powyżej 12 roku życia. Decyzja w ta umożliwi podawanie preparatu 28 milionów amerykańskich dzieci, z których wiele wraca do nauki stacjonarnej w szkołach, przypomina Reuters. Tylko kilka krajów na świecie dopuściło stosowanie szczepionek przeciw COVID-19 u dzieci, które skończyły 5 lat i młodszych. Wśród nich są Chiny, Kuba i Zjednoczone Emiraty Arabskie.